Powoli przygotowuję materiały z frameworka Laravel, do niego się zbliżamy, ale pomyślałem, że w międzyczasie podrzucę wam coś jeszcze z PHP. -a. Dzisiaj programowanie gniazd, prościutka aplikacja, client serwer. Zapraszam. Pierwszej linijce prosta informacja: jesteśmy w aplikacji klienckiej. Wyświetlimy sobie ten napis. Przypominam, E jest moją funkcją dostarczoną w tym pliku, nie jest to funkcja wbudowana. A przygoda z gniazdami zaczyna się od socket create, czyli takiej funkcji dostarczonej przez php, która tworzy nam gniazdo, czyli taki punkt końcowy komunikacji. Informuję. Nie będę tłumaczył. Całego materiału związanego z ruchem sieciowym, z gniazdami, ale postaram się wypośrodkować ten odcinek. To znaczy, trochę to wyjaśnię, żeby osoby, które pierwszy raz będą chciały sobie zaprogramować taką aplikację, klient serwer pościuteńką, żeby zrozumiały ideę, a ci, którzy już coś wiedzą na ten temat, żeby też się nie zanudzili. Uznajmy więc, że będzie to forma odświeżenia pewnej wiedzy lub zapoznania z nią, jeżeli zaczynamy. Ale nie będzie to w jakimś takim profesjonalnym rycie, bo nie taki jest cel tego odcinka. Ok, zatem socket, create, przyjrzyjmy się teraz tym trzem argumentom, które są tutaj podane, w wyniku których tworzone jest gniazdo. To gniazdo, czyli ten punkt końcowy komunikacji, może mieć różne cechy, różną charakterystykę, to znaczy ta komunikacja może nastąpić na różne, nazwijmy to, sposoby. Jeżeli wiecie, jak działają gniazda, to sobie omincie ten moment, kiedy jest tablica, ale dla tych, którzy nie do końca się orientują, prosty schemat, który pozwoli Wam to mniej więcej wszystko zrozumieć. Jeżeli mamy jakąś aplikację, niech ona ma tutaj A, i mamy jakąś aplikację B. Załóżmy, że te aplikacje są właśnie na innych hostach to są zupełnie gdzieś tam inne komputery, ale istnieje oczywiście połączenie internetowe, więc jakaś forma. Połączenia tych urządzeń istnieje właśnie za pośrednictwem całego internetu. To jednak, żeby taka komunikacja była możliwa, musimy sobie dwie rzeczy powiedzieć, mianowicie ta konkretna aplikacja, przecież w, mojej, w moim komputerze może być tutaj więcej aplikacji, prawda? To nie tylko jedyna. Ale te, które korzystają z sieci, potrzebują takich dwóch parametrów, żeby się ze sobą dogadać. Pierwszy parametr to jest IP, adres IP klasyczny, jak ktoś Stawiał jakiś serwer, czy łączył się z serwerem choćby z serwerem gry. To doskonale wie o co chodzi, ale jest też potrzebny port. Port, czyli w uproszczeniu, taki specjalny numer identyfikujący aplikację. Okay? IP to też jest tak naprawdę numer 32-bitowy podzielony na cztery części, często przedstawiany właśnie w takiej postaci m, czterech oddzielonych kropką liczb, które to są w zakresie od zera. Do 255. Zresztą wiecie o sieci, budowie sieci, to ja chyba też zrobię jakiś fajny, mały kursik, bo powiem szczerze, lubię ten temat, lubię budowę sieci, lubię tą inżynierię, która sprawia, że pakieciki, te zera jedyneczki biegną sobie i trafiają z jednego komputera do drugiego, i chociaż takie to się wydaje proste, to kiedy się wgryziemy w całą tę mechanikę, jest to. W moim odczuciu fascynujące i wiele tu jeszcze można odkryć. Zatem potrzebujemy IP-ka i porta. Portu. Porta. Portu potrzebujemy. Portu, czyli na przykład nadać musimy taki port. ip nadamy, port nadamy. Uwaga, ja tu będę miał program jeden i drugi, który działają na tym samym komputerze, zatem akurat gniazdo zostanie ustanowione w jednym i w drugim przypadku na moim komputerze. Zatem to gniazdo, możecie sobie wyobrazić, że to gniazdo to jest właśnie taki otwarty Port komunikacyjny, gniazdo, soket. Ta samo musi zrobić aplikacja druga, też musi taki soket otworzyć. Myślcie o tym jako o miejscu, skąd wypływają dane. To, jakim cudem te dane tam fizycznie naprawdę płyną, gdyby te dwa komputery były w różnych miejscach w świecie, to już jest inny temat. Natomiast my się skupmy tylko na takiej samej logice tego. Otóż ten soket właśnie stoi na jakimś IP-ku, ma jakiś port. I z tego soketa dane sobie wylatują. O W ten sposób trzeba o tym myśleć. Jest to taki port komunikacyjny, pewna struktura, konstrukcja, z której wychodzą dane, a która to konstrukcja jest opisywana między innymi przez IPK, stąd wiem jak trafić z powrotem na to gniazdo, i ściślej port, stąd wiem jak trafić konkretnie do tej aplikacji, nie do innej, dlatego że każda aplikacja sieciowa, tutaj jakaś inna, one mogą swoje takie gniazda ustanawiać. Co więcej, tych gniazd może być niejedno, ale to już nie jest aż tak istotne. Druga aplikacja też musi mieć takie gniazdo, taki soket, i ona też oczywiście musi mieć tutaj swoje jakieś IP i port. I właśnie przez te porty i IP-ki internet pozwala się komunikować tym aplikacjom ściślej. Przez IP-ki sieć pozwala przesyłać te zera jedynki, a dzięki portom komputer wie, do jakiej aplikacji te dane, które przychodzą z zewnątrz, dokładnie oddać? Której aplikacji przekazać? Okay? Zatem to jest, tak w skrócie, idea gniazd, które sprawiają, że nasze dwie aplikacje mogą się poprzez sieć właśnie porozumiewać. Zatem mamy tutaj socket create, który tworzy dla mnie takie gniazdo czyli ten komunikacyjny punkt końcowy, który tam ma tego IP-ka i Posługuje się portem. Zatem trzy parametry, trzy argumenty tutaj podajemy. Są to pewne stałe, narzucone. Możemy sobie tutaj w tym linku, który otworzymy, zobaczyć, co tu się wpisuje. W pierwszym tutaj miejscu jest taka rodzina adresacji, a to oznacza, że po prostu będziemy korzystać z IPv4, czyli z takiej notacji adresów, ok? SockStream, pozwólcie, że przeczytam. Tutaj jest, to jest tak jakby typ. Tych gniazd, konkretnie jaki rodzaj gniazda y, utworzę. I tu jest tego więcej, poczytajcie sobie, ale ja przeczytam Sockstream, będzie tak ładnie profesjonalnie. Zapewnia sekwencyjne, niezawodne, w pełni dupleksowe strumienie bajtów oparte na właśnie y, tym połączeniu takim jakby stałym, czyli że to jest takie gniazdo, które daje mi stałe połączenie. Co więcej, w praktyce ono najczęściej jest używane do, a no właśnie i to określam tutaj, tutaj jest taka Stała, którą PHP dostarcza, można też użyć innego sposobu. Ja go w serwerze pokazałem, o tutaj też muszę utworzyć gniazdo, i tutaj można to w ten sposób wpisać, albo podać o taką właśnie stałą SOL TCP, i to oznacza ten SOL TCP, że tutaj określamy protokół komunikacyjny. TCP to niezawodny zorientowany na połączenie to jest różnica. Bo jest jeszcze taki protokół UDP, który nie jest połączeniowy, jest bezpołączeniowy. Wyobrażeniowo można sobie wyobrazić, że komunikacja między soketami następuje w ten sposób, że ten jeden soket wywala jakieś dane i go tam nie obchodzi, czy to doszło, czy nie doszło. Masz. A ten TCP protokół to tak pieści się, tak sprawdzają, łączą się te sokety, czy tam wszystko doszło, tak, pielęgnują tę komunikację, ona wtedy jest jakby stała. Bo fizycznie to i tak to lecą zera jedynki po kablach, ale. Logika zawarta w tych zerach jedynkach pozwala się kontrolować, lub ma to gdzieś. UDP ma to gdzieś. TCP jest wyczulone na to, czy wszystko ładnie tutaj między nami krąży. Ktoś powie, o to używajmy tylko TCP, a ono jest takie fajne, pilnuje zasad komunikacji, patrzy, czy nie zostało zerwane połączenie. No tak, ale to zależy, jakie mamy aplikacje. Niektóre aplikacje potrzebują takiego TCP, a inne. Nie potrzebują, wystarczy, że wysyłamy pakiety i nie interesuje nas, czy one tam dotarły w odpowiedniej kolejności i czy wszystkie. A na przykład, o ile mnie pamięć nie myli, to jak oglądacie sobie coś na YouTubie, to właśnie UDP Wam wysyła filmy, bo nie musi się martwić usługodawca, czy tam ci każda klatka obrazu idealnie niezmącona doszła i czy tam coś nie nastąpi, że ci spadnie, jakaś tam, jakiś glitch się pojawi. Film pójdzie generalnie, jak coś tam pójdzie nie tak. Więc UDP jest takim protoko protokołem, który pozwala przez to gniazdo komunikować się bez jakichś tam nadmiernych kontroli, a TCP jest taki wysublimowany, testuje wszystko, jak to działa. Zatem mamy już takie gniazdo, musimy jakoś powiązać to gniazdo z konkretnym adresem, z konkretnym portem, i tu klienta postawiłem na porcie, na porcie 9002 i ip Ano takim lokalnym, to jest taki lokalny IPIC, który wykorzystują maszyny do komunikacji, jakby wewnętrznej, poprzez taką sieć samemu ze sobą. No, tak się często mówi, że to jest IPIC local hosta po prostu. Okay? Mógłbym to nawet w sumie wpisać lokalhost. Ale zostawiłem IPIC, żeby było widać ładnie. O, tutaj, że to się z tym wiąże. Zresztą. Nawet nie wiem, czy w PHP na pewno bym mógł wpisać localhost. Możecie sobie sprawdzić. Być może on tu potrzebuje jawnie podanego IP-ka. No niemniej, właśnie po tej linijce związaliśmy moje gniazdo z konkretnymi IP-kami, konkretnie jednym i portem. Jakby coś tutaj nie pykło, to uśmiercamy naszą aplikację. Bind problem, dziękuję. Bind problem. Coś nie poszło, coś się nie udało. Kiedy może się nie udać? A no na przykład port jest już zajęty przez jakąś aplikację inną, bo to nie może tak być, że pięć aplikacji ma ten sam port, tak, ten tutaj numer jest taki. Jedna aplikacja, jeden port, jedno gniazdo, ok? No i co? Teraz łączymy się z drugim gniazdem, gdzieś tam w świecie. U mnie ten świat to dalej mój komputer, ale tu mógłby być jakiś publiczny IP, na którym stoi. Serwer, czyli aplikacja, która czeka na połączenie. Zatem socket connect. Jakby coś nie pykło, no to connect problem. Aplikacja się wyłoży. Łączę się z innym portem, na którym będzie stała inna aplikacja. No i co tutaj robi mój klient? A jeszcze wcześniej, zanim coś zrobi, zobaczcie, kiedy się uda połączyć, czyli ta funkcja przejdzie, nie będzie problemu. Będę mógł się dowiedzieć. Z czym się łączy moje gniazdo? Ten getPeerName to jak biorę moje gniazdo to s, ten socket, to getPeerName jakby przesuwa się na koniec do tego drugiego gniazda i tam się dopytuje, jaki masz adres, port. Oczywiście ja wiem, jaki ma adres, port, bo tutaj sobie to wpisałem, to z góry wiem, ale można to jakby dowiedzieć się w trakcie taką, takąż funkcją. Zobaczycie zresztą, co się zaraz tu wyświetli. Wyświetli się po prostu IP port serwera. OK. I co robi mój klient? A może od ręki. Popatrzcie, pętla stała nieskończona, którą troszeczkę tu spowalniam slipem, żeby nie za często wysyłać. U slip to mikrosekundy, więc to naparza tam po 500 tysięcy mikrosekund, czyli po prostu pół sekundy. Biorę sobie jakieś i, które, jeśli nie istnieje, staje się jedynką. Ten operator już znacie. Udogodnienia PHPa siódemeczki. No i co? Funkcja `socket_write` która o jak ciężko się domyślić zapisuje coś do gniazda. Można to sobie wyobrazić jako wstrzyknięcie do gniazda paczki z informacjami. Do tego gniazda S wstrzykuje napis step i podaje obecny parametr i. Gdyby coś tutaj nie udało się wysłać, zapisać do gniazda, no to tu będzie problem. Bayer polega na tym, że kiedy ja piszę do mojego gniazda, ta mechanika połączonych gniazd doskonale wie. tu już inne protokoły, tam już wszystko warstwy sieci, model internetu cały. Już tam wierzą teraz ma to pozamieniać, tam przy... pociąć poszatkować, zamienić na zera jedynki. Ja wiem, że to wyląduje w drugim gnieździe i tam będzie sklejone, zlepione i dokładnie ten napis step i wyląduje w aplikacji serwera, nieważne gdzie on jest. To jest świetne. Bardzo lubię zagadnienia sieciowe podobają mi się, ok? Gdyby jednak coś nie pykło, tutaj jakiś problem zadziała, to to się tu wyświetli i przerwę tę pętlę, a jeżeli się uda wszystko, to wyświetlę na ekranie, że wysłałem o, tutaj wysłałem ten napis step i, ok? Potem ta krótka przerwa, zwiększam i tak w kółko, czyli mój klient nieustannie wysyła step 1 step 2 i tak dalej, aż coś nie, py, nie pyknie, coś zadzieje źle, i wtedy klientów socket close, no zam, zamknij gniazdo. Create close logiczne, ok? Za chwilę to uruchomimy, ale najpierw sprawdźmy, jak wygląda serwer i uruchomimy serwer. Nasza serwerowa aplikacja. Jest zbudowana w następujący sposób: socket create. Jak zwykle tworzymy gniazdo, widzimy parametry takie same, tylko informacja, identyfikator protokołu TCP jest trochę inaczej. Wpisany, ale można dokładnie użyć tutaj tej stałej. A ja tu pokazałem, że można sobie nazwę wpisać TCP. Gdybym zapomniał, jak ta stała wyglądała, to mogę po prostu użyć funkcji getProtoByName i podać ręcznie napis tego protokołu TCP i on sobie tam zamieni. Oczywiście, co jest prościej, zapamiętać tę funkcję, czy zapamiętać o tęże stałą? Nie wiem, podałem dwa sposoby, niechże sobie będą. Zobaczmy dalej. Co robimy? No, Wiążemy nasze gniazdo. Oj, serwer, serwer. Wiążemy nasze, nasze gniazdo z IP-kiem i jakimś tam portem. Tu 9000. Jak się nie uda, bind problem. Daj, dziękuję. I teraz różnica pierwsza. Nie ma tu socket accept, connect, bo nie łączymy się my, tylko do nas się łączą. No to co my? My musimy słuchać. Więc właśnie serwer cały naelektryzowany na porcie 9000 słucha. I to on czeka, aż Klienci spróbują się połączyć, czyli z ich gniazd przyjdą jakieś zera jedyneczki. Oczywiście protokół TCP IP sprawia, TCP sprawia, że te zera jedyneczki w pierwszym momencie przychodzą jako ustalone formy nawiązywania połączenia zgodnie z protokołem TCP, i my o tym jakby nie wiemy, te gniazda tam się komunikują na początku same, ale kiedy już się tam odpowiednio skomunikują, to następuje połączenie jest mi jakby udostępnione. Ja już sobie potem mogę do tych gniazd. Wysyłać dane, i wiem, że jak wyślę do jednego gniazda, to ono wyląduje w drugim. Taki teleport magiczny za pośrednictwem internetu. Ale najpierw musi być nasłuch. Serwer słucha i czeka, rozemocjonowany, kto tu przyjdzie dzisiaj, jakie zera jedynki do mnie przyjdą. No i później na tych gniazdach mogę wykonywać różne operacje, jak już się uda to połączenie. Za chwilę pokażę, jak on je przechwyci. I później te gniazda, jak już tam właśnie. Są połączone, mogę tam wysyłać, wykonywać różne operacje. Zresztą wcześniej operacja połączenia to też jest jakaś operacja na gniazdach. I tutaj właśnie o w tej linijce ustawiam pewien sposób podejścia do tych operacji. Mogę ustawić gniazdo nieblokujące, blokujące. Nieblokujące jest takie, że jak jakaś operacja się nie uda, to ją zostawiam i dalej. A blokujące jest wtedy, kiedy on czeka. Aż to się uda, o tak bym to powiedział. No, chyba, że wyskoczy jakiś rodzaj błędu, coś padnie i tak dalej. Czyli y, ja tu sobie skorzystam z takiego gniazda nieblokującego. Czyli to gniazdo, jak spróbuje coś zrobić, ale to nie pyknie, to on się nie martwi i wykonuje następne instrukcje. Ok? O to będzie widać za chwilę. Y, za chwilę to jakby wyjaśnię bardziej, kiedy będzie moment, kiedy to będzie można zauważyć. Ale teraz, uwaga, tu mam tablicę klientów. Każdy Klient, który się ze mną połączy, zostanie zapamiętany w tej tablicy, a ściślej taki e, zostanie utworzony, taki obiekt, m, który będzie reprezentował to połączenie z klientem. Okay? No i mam tu pętlę, która działa nieustannie. Zobaczcie pętla. I co w tej pętli? Ano, właśnie, za każdym razem w pętli sprawdzam, czy, czy przypadkiem coś się nie połączyło. O. I teraz w przypadku gniazda nieblokującego, ta, ta operacja jest sprawdzona i lecę dalej. OK? Lecę dalej. Ale gdyby była to operacja w gnieździe blokującym, to tak bym się tu zatrzymał, zawiesiłbym się na tej operacji. Program nie szedłby dalej, czekałby, aż coś tam się nie połączy. Okay? A ponieważ ja nie chcę takiej formy akurat gniazda, bo można mieć i taką, zależy, jak zaprojektujemy aplikację, to ja sobie działam w ten sposób, że tylko sprawdzam i to dalej. Nie ma połączenia OK, więc biorę tych, co już się połączyli wcześniej i coś tam będę robił. No i co robię? Uwaga, więc sprawdzam. Jeżeli udało się połączyć z jakimś nowym klientem, to zapisz go tutaj do New Client. A jak to się nie udało, to w ogóle ignoruj tego IFA. OK, ale gdyby się jednak udało, bo jak się nie uda, to cała ta funkcja zwróci fałsz. Idę dalej. Nic się nie dzieje. Nikt się nie łączył, ale ktoś się połączył. I co wtedy? No to piszę informację, że się nowy połączył, dodaję go do tablicy klientów i tutaj, o tu trochę bardziej ma sens ten socket Get Peer Name. No bo co? No bo teraz się dowiem o moim kliencie czy czegoś więcej, mianowicie o jego gnieździe, z jakiego IPK i portu do mnie przylazł. No i to zobaczycie za chwilę w działaniu. A potem co? Jak już sobie połączę się, to biorę wszystkich, którzy się połączyli. Tutaj mam Forage. Numer takiego klienta i właśnie referencja do tego nowego klienta, do tego gniazda. I co? wykonuje funkcję socket read. Czytam, czy coś tam nie, nie przylazło do mnie. Jak nic nie przylazło, ok, idę dalej. Zostawiam, bo mam nieblokujące. Ale jak coś przylazło, no to to odbieram, wstawiam do napisu. Tutaj jest czytaj z tego klienta do 124 znaków. Ta małpka oznacza, że jakby coś nie pykło, to żeby mi się warningi nie wyświetlały. Ja sobie sam obsłużę błąd. I tu to, co przeczytam, wkładam do napisu. Jeżeli nic nie przeczytam, napis będzie pusty. Funkcja idzie dalej, ale jak coś się uda przeczytać. To ja sobie coś tu wyświetlę. No ja wiem, co się uda przeczytać, bo ja wiem, że tu wysyłam step 1, step 2, step 3, więc ja rozbiję sobie ten napis, o ten napis rozbijam sobie po spacji, w, omijam słowo step, a pobieram sobie tylko tę liczbę i sprawdzam, czy liczba przy dzieleniu przez 10 daje jedynkę. Jeżeli tak, to wyświetlę to, co przyszło, czyli co dziesiąty mniej więcej wysłany przez klienta napis będę wyświetlał. Wszystkie odbiorę, ale tylko niektóre wyświetla, ok? I to będzie robił mój serwer. Odbierał i co dziesiątą informację wyświetlał. Pyk, 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 pyk. No a teraz, gdyby coś poszło nie tak, na przykład klient zostanie zdmuchnięty, padnie jego proces, gniazdo zdechło. No to właśnie TCP wie o takich sytuacjach. UDP to tam nie dba, tam wysyła, wysyła. TCP wie. Więc jak zabije klienta. Serwer się dowie, że coś tam z tym gniazdem, połączenie nam się niestety zepsuło. I tu mogę sprawdzić, że jeżeli jakiś błąd wystąpił, ja wiem, że błąd, który wygeneruje, ma taki numer, więc go sprawdzam tutaj. Ja wtedy wyświetlę ten błąd. To będzie funkcja, która zamienia ten błąd na napis. To jest socket strerror. Ona potrzebuje numeru tego błędu. Ten numer błędu to jest to właśnie. I też go tutaj podaję jako argument do strerror, żeby móc wyświetlić. A tu podałem funkcje i one są tu niepotrzebne, ale podałem żeby można było poznać je tak clear error to jest weź te gniazdo i tam ustaw wszystkie statusy, że się nigdy statuty, że tam żaden błąd nigdy nie istniał. Status. Status. A tutaj socket shutdown zamknij połączenie, zamknij gniazdo. To jest trochę co innego niż socket close. Ale w sumie Podobne w skutkach. No, możecie sobie poczytać. Te funkcje są w zasadzie tutaj niepotrzebne. Ale to, co jest tu już potrzebne, to informacja, że jeżeli tutaj był ten błąd, czyli gniazdo zostało tam zdmuchnięte, połączenia nie ma, usuwam sobie tego klienta z tablicy, żeby w następnej iteracji już yy, no, nie wracać do niego, nie testować, nie sprawdzać, bo on ciągle będzie w tym błędzie tam tkwił. Więc go po prostu wywalam. No i tu jeszcze sobie sprawdzam, że kiedy mi się już klienci skończą, ich liczba spadnie znowu do zera, czyli... Jak się jacyś połączą, a potem wszyscy rozłączą, to serwer po prostu zakończy wykonywanie tej głównej pętli. No to co? Testujemy. Zobaczymy, jak to działa, jak to odpalamy. Uwaga. Uruchamiamy serwer. Pojawi się na razie tylko informacja, że serwer działa i teraz on jest w nasłuchu. Czy to znaczy, że ta pętla while się nie wykonuje? Wykonuje się, bo jesteśmy nieblokujący. Czy on tu próbuje nawiązać połączenie? Nie wychodzi, idzie dalej i tyle. I tak w kółko tu próbuje wyłapać. Nie czeka. Czasami chcemy, żeby czekał i nie robimy nic, póki jakieś połączenie nie nastąpi. Ale w tym wypadku jedziemy w kółko. Idziemy do klienta. Odpalamy klienta. Bum. Klient już na co pół sekundy do gniazda. Ustanowił, połączył, na parza. A co się stało z serwerem? No właśnie, zadziałało nasze akcept, czyli o tutaj, o ten if zadziałał, ale tylko raz. Raz zadziałał, bo raz nastąpiło połączenie. Nastąpiła pewna. Akceptacja zgłaszającego się klienta. Zmieniłem w międzyczasie port, nawet nie wiem dlaczego i kiedy. Port klienta, ale on to wykrył. Jest tutaj teraz ta linijka, właśnie o ta jest wykryte z portu 904, IP. Jak widać, połączył się klient. I zobaczcie, co 10, 1, 11, 21 co 10 tych odebranych informacji, co dziesiątą wyświetla, resztę tylko odbiera, ale wyświetla co jakiś czas. Uwaga, idziemy na klienta, uruchamiamy drugiego klienta, tylko musimy port zmienić. Dajmy 9003, boom. Poszedł drugi klient, też grzecznie wysyła i na serwerze został wykryty drugi klient. Mamy już dwóch klientów, zobaczcie, tu jest informacja ilu klientów. Ok? I naparzają na zmianę y, tymi, tymi swoimi danymi, step, step, step. Ok? Trochę sobie powysyłały danych. Teraz zaburzymy jakiegoś klienta. To znaczy, zabijemy go. Uwaga, zatrzymuje ten proces klienta. Bum. Idę do serwera. I mam informację, patrzcie. Błąd wykryty. Istniejące połączenie zostało gwałtownie zamknięte przez zdalnego hosta. Został jeden klient, tamten został właśnie wyczyszczony, czyli tutaj o. Ta linijka zadziałała. Już w tej pętli nie jest odbierany, bo nie ma sensu. Analizuję tylko tego klienta, który, z którym wszystko jest w porządku. Ale i tego uśmiercę. Zabijamy klienta. Ojej, może powinienem wyjaśnić? Zabijanie klienta, bo to jeszcze mi zamknął kanał. <gry> Kill, polecenie, którym się zabija procesy, czyli programy. Kill, proces, stąd moja aplikacja, proces, który jest klientem, zostaje zabita. Dlatego mówię, zabijamy klienta. Absolutnie nie chodzi o żadne promowanie przemocy itd. No. Serwer. Zasłaniam trochę. Istniejące połączenie, już drugie, też zostało gwałtownie zamknięte serwerów. Gniazdo pozwala w obie strony wysyłać gniazdo jest takie dwukomunikacyjne to nie jest jednostronny przekaz może być tak że jak jest gniazdo to serwer odbiera ale i też wysyła. Oczywiście analogicznie tak? tych metod jest więcej do gniazd możecie sobie poczytać tutaj w tych linkach a przepraszam o w tym linku. Tutaj dałem szczegóły do działania tego blokowania gniazda czy nie to jest taki tryb w którym ono pracuje. No i cóż, prosty przykład prostej aplikacji sieciowej, gdzie PHP odgrywa główną rolę. Ja osobiście wykorzystywałem to, jak miałem jakieś skrypty na Linuxie, gdzieś tam w tle potrzebowałem jakichś fajnych serwerków do moich jakichś tam aplikacji, a nie chciałem pisać w jakimś tam innym języku. Skoro znam już ten, dobrze się w nim czuję, to po co wyważać otwarte drzwi? PHP pozwala coś takiego wykorzystać. Zresztą nie tylko jako jakaś tam samodzielna aplikacja na, na, na Linuxie, prawda? Wasza wyobraźnia jest tylko ograniczeniem. I tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że, że ciekawi. Pozdrawiam. Do następnego.